widzisz? Zabijam potwory. Witam was bardzo serdecznie. Wiedźmin 3 Dziki Gon, płoteczka w tle. Słuchajcie, znalazłem tutaj taki dialog. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Bywaj. No i jak się zdążyliście zorientować, dziewczyna zaczyna nam dawać... No sorry. Zaczyna nam dawać do zrozumienia, że... Ona w sumie tutaj nie jest takim pomocnikiem. Ona ma z dziada, pradziada, od ojca umiejętności kowalskie. Kurde, bardzo ciekawa rzecz. Zobaczymy, może się tutaj z tym związane jakieś zadanie będzie. Plan na dzisiaj jest, powiem wam, ambitny, bo chciałbym zahaczyć może nie sprawy rodzinne, ale pokażę wam przyjacielską przysługę. Dlaczego przyjacielska przysługa? Już wam pokazuję. Bo tutaj byśmy przenieśli się do wsi pod Gaję, zrobilibyśmy te 4-5 może znaków, o ile tam się da, to może i te jeszcze byśmy wykonali. Zobaczymy. Ale te kilka znaków bym spróbował zrobić, o ile oczywiście poziom mi na to pozwoli. Natomiast tutaj mamy przyjacielską przysługę i tutaj też jest znak zapytania. Tutaj też. Nie wiem, czy nie za ambitnie, więc na pewno szykujcie się na znaki zapytania. No to komu w drogę, temu kopa. Dobra, jesteśmy we wsi pod Gaję. Zobaczymy, co się tutaj będzie wydarzało. Dawaj, kunik, dawaj! Myślę, że możemy próbować lecieć już. I lecimy tutaj w stronę tego zielonego znacznika. Skąd to bogi prowadzą? Jakieś ostatnie słowa. Dobra, lecimy z nimi. Uwielbiam. Dobra, trzeba się zawinąć stamtąd. Oj tam, dużo gadasz, dawaj, walcz. O kurde. Dobra, tamtego gościa muszę zlikwidować, bo już mnie zaczyna trochę drażnić. Pięknie. Nie dajcie mu odejść. No. Ja mam jeszcze jeden strzela cały czas. Ale się uchyliłem w ostatniej chwili. Dobra, i teraz trzeba znaleźć tego jeszcze, co strzela, bo on cały czas mnie... Cały czas mnie siekał. Piękne. No ładne, ładne. To było dobre. Tutaj jakiś miecz zwykły. Bardzo fajne rzeczy.
Ale teraz weź przeszukamy. Aha, bo to już przeszukałem. Aha, rozumiem. Rozumiem. No dobra, to lecimy dalej. Dobra, walczymy na ostro. Kurde, akurat igni nie miałem. A szkoda, szkoda, bo... Pięknie się uchyliłem. Dobra, za nimi. Dobra, załatwiłem kilku. Dobra, tutaj. No kurde. No kurczę, no. Dobra, lecimy. Kurde, ale pięknie mnie trafiłeś, chłopie. Ale co kupą go? Co, co, co? I tak to się kończy. No, przyszły i zadowolone chopy. Uwolniłem wam wioskę, jakby co, nie? O, i będą się teraz modlić tutaj i odprawiać różne obrzędy. I bardzo dobrze. I bardzo mi to odpowiada. Ja się trochę podleczę. Posprawdzamy, co tutaj w ogóle jest. Bo... Nie po to, żeśmy rozgromili tych bandytów, żeby teraz sobie odpuszczać, nie? No, pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj drogowskaz mamy, jakby co. To też bardzo się przydaje w podróżach przecież. No, topory. Znaczy, te takie zwykłe miecze to mnie tak nie cieszą mocno, bo one mają niską w sumie cenę, ale na przykład krasnoludzki spirytus. Bardzo fajna. Zgubili tych kupców do gołej dupy. Jakby się tak do nich dołączyć. Tam. Tutaj o korony. Jakaś roślinka. Kurde. Patrz, wlazłem. Zamiast siknąć to tym. O, zobaczcie, i kawałki sera mamy. Proszę bardzo. Piękne znajdźki. Kurde, muszę to całe ogolić. Wiecie co? Ja to oblecę. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Dzień dobry. Tyle czapkę. No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ja tutaj ogarnąłem tą wioskę smurfów. Tutaj widzę, że jesteśmy nad wybrzeżem. To chyba sobie podlecimy na to wybrzeże. Zobaczyć, jak to wygląda, jak to się tutaj sprawuje. Bo tutaj będziemy mieli chyba zadanie, zaraz zobaczę. No jasne, że mamy tam zadanie. Zaraz tam podlecę, ale zanim tam podlecę, pokażę wam, co zdobyłem. Otóż tak, tutaj mamy zbroję lekką. One są akurat słabsze od tego, co posiadam aktualnie. Natomiast miecz jest bardzo ciekawy. I ja go natychmiast wymieniam. Tutaj jest natrafienie krytyczne, ale wiecie co? Bardziej by mnie interesowało podpalenie. Przebicie pancerza też byłoby fajne. No właśnie tak zamrożenie. Może zamrożenie bym wziął. Podpalenie mam na igni. I krwawienie jest jeszcze dobre. Szkoda, że nie mam 5%. Kurde, bo powiem... Uczciwie, no byłoby lepiej, ale tak. Wezmę sobie to na krwawienie. Tak, i będziemy sobie testowali krwawienie i
przebicie. O, przebicie pancerza. To będzie bardzo dobre. No i tak będziemy mieli. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować, bo powiem, no byśmy sobie popróbowali. W alchemii przybyło nam kilka rzeczy. Już wam pokazuję. Aha, mamy do rozdania, moi drodzy, punkt. Wcześniej już go zdobyłem, tylko zapomniałem kompletnie o tym. No i powiem tak, to byśmy oczywiście sobie tutaj dodali, ale tą sugestię byśmy podciągnęli. Ona się nam jednak przyda. Jakby co. Tak. Alchemia, pokaż mi alchemię. Tak, i na alchemii mogę tak. Białą mewę. Nie mieliśmy tego. Teraz zdobyłem. To tutaj tak. Filtr byśmy zrobili. Zamieć. Zobaczymy. Zamieć, ja wiem. To będziemy jeszcze patrzeć, bo to nie wiem. Tutaj olej przeciw drakonidom. Olej przeciw ogrowatym. Wampiry. No i na razie to tyle. Tutaj mamy tak, księżycowy pył. To nie jest jakaś może ten, ale księżycowy pył wezmę, zobaczę. I teraz mutageny to nie. Wyrobię sobie ten Velmirion, czemu nie? A w ogóle to zobaczę co, o, wisielce. Im więcej, tym lepiej, prawda? Dobra, to będzie na tyle. Więc lecimy, kochani, dalej. Dobra, słuchajcie, jestem już nad tym wybrzeżem. Tutaj mam stworki, potworki. Myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Zobaczymy. I co, paskud? No nie jest to łatwe, ale ja też wlazłem w grupę, więc no nic dziwnego, że tak to się potoczyło. Kurde, zobaczcie, tyle potworków zabiłem. I tak, tutaj... O, piękne! Manuskrypt do Wilga, to nam się przyda. No to bierzemy to wszystko. Miecz. O, pięknie, pięknie. No i skarby mamy. Lecimy dalej. Słuchajcie, płyniemy do kolejnego znaku zapytania. Chyba skończymy dzisiaj na znakach zapytania. Coś taką mam czutkę, wiecie? Z niewiadomych mi przyczyn oni mnie jakoś mocno nie atakowali. To nie jest dobrze. Ale dla mnie jak najbardziej na plus. Nie mogę narzekać. Lecimy tutaj po skarb. No i dobra, i mamy to załatwione. I teraz do brzegu. I zaraz zastanowimy się, jak tutaj dalej polecimy. Bo tak... zamiast lecieć w tę stronę, tutaj do tej, to wiecie co, ja chyba zrobię te po prostu tutaj znaki zapytania i w następnym odcinku ogarniemy sobie dopiero tą misję, bo to, no wiecie, no plan planem, ale widzicie, że tutaj są, o, takie fajne znajdźki, to kurde, człowiek,
tak trochę głupieje. O! Widzisz! Poczekaj. To tak, ulepszony na wampiry, na wisielce, na ogrowate. Tutaj oczywiście drakonidy, insektoidy. Fajne rzeczy, kurde. Ej. Naprawdę. Nie mogę narzekać na znajdźki. Tutaj, no, miecze takie, no, zapychają, na pewno mnie zapychają, więc... tutaj miałem jakąś znajdźkę. No dobra. Okej. I tutaj... ucho potwora. Dobra. A tak to nie wiem w sumie, co znalazłem. Powiem wam, że ciężko jest tutaj wyczuć. Bardzo mi ciężko. To oczywiście zrobiliśmy sobie niedawno. To jest... no, wzmacnia ten moc znaków. I ja to sobie tutaj zamienię. To się na pewno przyda. Lecimy dalej. Dobra, jesteśmy przy następnym znaku. Zapytania. No, czarownik, tak. Możesz jeszcze się poddać. Dokładnie. Ale rozumiem, że nie chcecie się poddawać. Okej. Dobra. No co? No dawaj. Ale pięknie. Ej, to było fajne. No i fajne znajdźki oczywiście. Jak zawsze. Nie wiem, cieszą mnie te punkty strasznie, wiecie. Przylatujecie, a tu takie fajne niespodzianki, wiecie. Prezentów tyle. No, to cieszy. Dobra, widzimy się przy następnym znaku. Obozowisko bandytów, moi drodzy. Kolejny raz to nie są potwory. Kolejny raz to są ludzie. Aha, i takie coś. Pięknie. Dobra, ja go wezmę tym Axi. Ale ciebie bym chciał, wiesz? Kurde, son. Dobra, mam. No, bo jak mam... Ale piękne znajdźki, zobaczcie, w skórze bestii. Ej, piękne. No, oczywiście spirytusiki. Tutaj, jak kogoś to interesuje, bardzo proszę. Proszę czytać. I pokażę wam od razu bestiariusz. Dawno nie zaglądaliśmy i trochę mamy... no, zaległości. Kuroliszek, proszę bardzo. To jest takie coś. Proszę sobie czytać, oczywiście, zatrzymywać. Ja to już czytałem, powiem uczciwie. Tutaj macie insektoidy. Z jednym nawet walczyliśmy, czy tam z dwoma nawet. Golem to też był. Poroniec oczywiście był, niedźwiedź, no to znacie. Tylko że te przeklęte to są, ludzie się zamieniają. To są inne niedźwiedzie niż te tutaj, nie? Wilkołak, Cirilla z nim walczyła. Myśmy jeszcze nie walczyli, będziemy walczyli, to na pewno. I co? I to tyle, tak? Dobrze kombinuję? Tutaj ciebie widzieliśmy. Aha, no to chyba tyle.
fajne rzeczy, tylko bez tych premii. Ja nie wiem, czy ja tak bym chciał, ale skok jest niesamowity. Zobaczcie. No nie, na razie nie. Na razie nie będę tego brał. Tutaj mamy z tych znajdziek czyste srebro znaleźliśmy. Fajne, fajne, fajne. Bardzo pozytywne znajdźki. No, które naprawdę potrafią tutaj cieszyć się. Pomału nam się kończy miejsce. Dobra, ja się podleczę, moi drodzy, i lecę do następnego znaku. W tamtej chatce byłem, nic kompletnie ciekawego, żeby wam pokazywać. Dobra, lecimy tutaj, moi drodzy. Już po chwili jazdy mam przeciwników. Czym jesteście? O kurde, są. Słuchajcie, mam dla nich niespodziankę przecież. Insektoidy. Bierzemy. O! I lecimy. Trochę się wściekły. O to mi chodziło właśnie, żeby ich zdenerwować. No chodź, chodź, chodź. Cip, cip. No chodź, cip, cip. Dobra, jeden załatwiony. Gdzie one są? Tu. No, cip, cip. No. No, ładnie, ładnie. Poszło nieźle. Czy to wszystko? Mam nadzieję. No nie, to nie jest wszystko. Spadamy stąd na chwilę. Zjemy co nieco. Aha, ty jesteś tutaj. No i dobra, palisz się. To jest dla mnie dobra wiadomość. A kurde. Już jestem za bardzo zatruty, żeby pobierać teraz jakieś żukosoczki, rozumiesz? Kolego. No, zatruł mnie dość poważnie. Muszę się chwilowo ratować ucieczką, ale tylko przez sekundkę, bo już po chwili możemy... Ach, kurde, jakaś belka. Właśnie te skakanie mnie denerwuje, że nie mogę, wiecie, podczas walki wykonać skoku, no. Przydałoby się. A, kurde, widzisz. No, odskakujemy. No wiecie, nie ma co go lekceważyć, bez przesady, nie? Bez przesady, ale to też jest naprawdę poważny przeciwnik, nie? Jak dla nas. Chociaż jest prawie równy z naszym poziomem, więc też nie mamy się czego tak bać mocno. Dobra. Trochę życia, kochany. Trochę życia potrzeba. Jem i się leczę, jem i się leczę. No mam już sporo tego, to więc... Dobra, po nim. Ja mam nadzieję, naprawdę, że to jest wszystko. Tutaj mutageny. O, pięknie, będziemy mogli sobie wzmocnić postać. To jest ważne. Piękne, piękne, piękne znajdźki, patrzcie. Kurde, ładnych rzeczy tutaj pilnowały te pająki. Naprawdę. Znaczy ja tak na nie mówię, że pająki to wcale nie są tylko pająki. Pająki później będą.
Czym ty jesteś? No patrz, bandyty, tak? Pewnie, że bandyty. A weź. Zabijecie, skurwy. Co ty powiesz? No. No i zabiłeś mnie faktycznie. No nie ma to tamto, wiesz, no. Nie da się ukryć. Czekaj, tam jeszcze jakiś lata. Chodź tu, kici, kici. Ty, cip, cip. Bo ja nie wiem, ja mam za tobą lecieć? Dobra, ja nie będę za nim latał. Dobra, to miejsce jeszcze przetrzepujemy. Ale naprawdę, no nie widzę tutaj nic takiego już ciekawego. To jest tylko takie... O, krasnoludzki spirytus, to się jeszcze przyda. Pokaż. Grupa dezerterów opuściła Wrońce i rozproszyła się po tych ziemiach, dzieląc się na bandytów... Na bandy, przepraszam, wyrzutków. Podróżując tędy należy mieć się na baczności. No, faktycznie, to jest dobra uwaga. Oni powinni mieć się na baczności. Bo ja tędy latam też, no i tak, to może się dla nich przecież skończyć źle, nie? Dobra, lecimy, kochani, dalej. Ludzie w opałach. Lecimy ratować ludzi w opałach. No nie jest to aż takie hop hop, jakbym chciał. Pięknie został. No bokiem. No. Faktycznie nie dacie. Kurde. Kurde, mieczyk muszę już naprawić. Wiem, widzę to, ale wiecie jak jest. No chodź, kici, kici. Co tam, co? Dobra, muszę się naprawić trochę. Oj tam. No, ja tak czekam. No i co, warto było? Widzisz. Spróbujemy zaraz uwolnić tych ludzi, tylko pozbieram oczywiście znajdźki. A robię tak dlatego, że zdarza się, że jak im pomogę, to potem nie mogę tych znajdziek pobrać, bo się żołnierze pchają. Rzadko się to zdarza oczywiście, ale się zdarza. Nie chcę tutaj, wiecie, ryzykować. Dobra, tutaj mamy. Tutaj znajdźki. O, klucz mamy akurat do klatki. To też nam się mocno przyda. Tutaj jest takie coś. Takie cóśki. Tam oczywiście jak chcecie, to zatrzymujcie obraz i będziecie widzieli dokładnie, co zbieram, tak? Gdyby ktoś miał ochotę na dokładniejsze dane, bo ja to sobie wszystko, wiecie, przeglądam w trakcie nagrywania, w trakcie obrabiania materiału, więc... A też chcę... że tak powiem, iść już dalej, żeby tak nie stać w jednym miejscu. Kurde no. Patrz, tutaj miałem podnieść, tutaj miałem... Gdzie to jest? No weź, odwróć się.
Tutaj jest, tak, tak, tak. I teraz tutaj. No weź, puść mnie. Dobra, tutaj mamy to załatwione. Gdzie tutaj są jeszcze znajdźki? Tutaj są. Ale, ale. Kochani. Ojej. No wspaniałe. To wszystko jest wspaniałe. Tam coś, jakieś tam bydle lata. Dobra, słuchajcie. Tutaj mam znajdźki, no tego typu jak widzicie. Niestety one są bez gniazd. Mnie bez gniazd tak średnio to cieszy. Zobaczmy. 98% masz jeszcze, a ten ma 87. To ja bym mógł w sumie o, użyć. No i będziesz miał stówkę. Ty wymagasz koniecznie. No a ja mam tylko jeden taki, widzicie, zestaw naprawczy. Na 40%. A on ma 46. Dobra. Nie ma się co zbytnio zastanawiać. No tam żarcia żeśmy zdobyli, to wiadomo. Tutaj takich fajnych rzeczy. Niby rupieć, a zobaczcie. Tak, ładnych rzeczy żeśmy nazbierali sporo. Dobra, to tutaj mamy to załatwione. Jeszcze uwolnimy faceta, czy tam facetkę, zaraz zobaczymy. Faceta. Jakiegoś gościa. Dzięki, panie. Dzięki za ocalenie. Zajdźcie kiedyś do Glińska, przypomnijcie się. Za darmo ostrzegam. Do Glińska. Jak będę pamiętał, to wpadnę. Wiecie co? Ja się tam przebiegnę, zobaczę, co to za stworek. Schowaj się, czekam na pomoc. Nie nadeszła. Jak to w Belen? List zaginionego kupca. Wy sobie przeczytacie. No tak. Jadący samotnie przez Belen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Teraz jesteśmy przy tym... przy tej... mięsa katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia. Robimy te misje przyjacielska przysługa. Niechcący na to wpadłem. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Kaira. Ależ wieje. No i zobaczcie, wyczyściliśmy troszeczkę ze znaków zapytania i zanim zawieziemy, to już zawieziemy na pewno w następnym odcinku, bo to jest bez sensu, żebym teraz leciał. Ja myślę, że tutaj po prostu sobie podskoczymy, zrobimy te dwa znaki zapytania i to będzie tyle na dzisiaj. Dobra, obozowisko bandytów, znowu walka z tymi bandytami. Kurde, chciałem go od razu tutaj podpalać. A żeż ty. Cholerniku. Pięknie. Pięknie dostał. Tutaj jeszcze. I zobaczmy, czego pilnowaliście. O, proszę. No, widzisz. Zestaw naprawczy przy okazji. Właśnie dlatego uwielbiam te znaki zapytania, wiecie? Tutaj mnie bardzo, powiem wam, jak już jestem, korci zobaczyć. Nie wiem, czy to jest do znaku zapytania, czy nie. Nie było to jakoś tutaj zaznaczone. O, ale proszę. A to wędeczka, a to... O, proszę bardzo. To przecież są bardzo fajne, przydatne rzeczy, ej. No.
Zobaczcie, a to nie jest w ogóle zaznaczone. Jako... Kurde, skarb. Może to będzie... Albo miała być jakaś część jakiejś misji. No nie wiem, no. Bardzo możliwe. Sorry, że wam psuję. Znaczy nie wam, tylko tym twórcom zabawę. A, są jakieś te... Jakieś bandyty są. Cicho. O, uciekaj! Uciekaj! A, i tam. Ślicznie. Ale oberwałem. Kurde, no! Kurczę, patrz. Aj tam. Tu naprawdę legendy chyba się słabo niosą, bo wy kompletnie nie wiecie, z kim wy walczycie chyba. No musiałem w końcu tak postąpić, bo... Pięknie. Dobra, i teraz tam musimy podbiec. No. Co już? No chodź, chodź, kici, kici. Do widzenia. No tak tragicznie powiem skończył. No i takim radosnym akcentem powiem wam. Tutaj żeśmy rozbroili okolice. Tam jeszcze widzę coś się czai. Nie wiem czy to potwory. Czy to będą kolejni bandyci. Zaraz się przekonamy. Dobra, tutaj zebrane. Twój zły dzień. Dobrze, Geralt, mówisz. To jego zły dzień. Pięknie. Kurde, mogłeś jeszcze pociągnąć, Geralt. Mogłeś. Jeszcze mu głowę. Kurde, jeszcze głowę. Ale brutalna jest ta gra chwilami. Powiem wam. No ale... Wiecie. Jak jest. No niestety, czasami nie mamy wyjścia. Wiecie co, jakoś, kurde, mam ochotę tutaj jeszcze wejść, zobaczyć. Podleczę się, wiecie? Słuchajcie, jesteśmy w postaci. Ja postanowiłem zamienić żywotność plus 50 punktów, o tak, z tego. Zamieniłem na to, dlatego że to wzmacnia mi właśnie w tym przypadku znaki. Jeszcze jak zdobędę czerwony mutagen, taki, on jest rzadki, bo rzadki, ale jak będę zdobywał te mutageny czerwone, to wtedy wzmocnimy sobie tutaj te umiejki, pamięć mięśniową i trening siłowy. To też jest no przydatne, bardzo przydatne, tak? Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj dalej. Wpadam już do wody. Dobra, to są załatwione. Aha, tutaj jest jeszcze. Dobra, załatwiony. Załatwiony. Niestety z tego nic nie mam, że one są załatwione. Ale wydaje mi się, takie mam wrażenie.
Kurczę. Dobra, tutaj załatwieni. Dobra. No, gdzie to? Tam jest. No kurde, tyle ich jest tutaj? No jakaś masakra, ej! No bez przesady! No kurde ty! Dobra, lecę tutaj, zobaczymy czy to się uda w ogóle. Butelka wody, poważnie? Tyle tych potworów, żeby... Niemożliwe, no nie wierzę. Nie chce mi się w to wierzyć, absolutnie. Absolutnie mi się w to nie chce uwierzyć. Wydaje mi się, że tutaj coś musi jeszcze być. Tam coś jest. Tylko teraz pytanie, czy ja się do tego jestem w stanie dostać. Muszę teraz wylecieć na powierzchnię. Leci potwór. Tam, dobra. Dobra, po nim. Ewidentnie mi tutaj wskazuje, że tutaj coś powinno być. A nie, no to ja to brałem, to czemu mi się to świeciło, ej? Mylicie mnie, kurde, wprowadzacie mnie w błąd, jak to jest? Tam coś jest. Ja źle dojrzałem. Kurde, butelka wody, patrz. Ty no rozumiesz to? Ja tego kompletnie nie ogarniam. Jak to jest? Patrz, to jest niemożliwe. Nie mogę ich trafić, chyba są za daleko. Hehe, ostatni. W ostatniej chwili, znaczy chciałem powiedzieć. Załatwiłem go. I to jest przeciążenie, o którym mówiłem. Ciężko się pływa, ciężko się chodzi. Dobra. Dobra, po nim. Czy coś tutaj jeszcze znajdę? Bo to jest ciekawe, nie? Dobra, słuchajcie, to kompletnie nie ma sensu, żebym tutaj teraz drążył ten temat. Dlatego, że ja się poruszać praktycznie nie mogę. Zobaczcie, jak on powoli chodzi. Mogę jeszcze zrobić taki numer, że... wyrzucę co takie bardziej biedne te rzeczy. O, i teraz mogę sobie tutaj biegać. Dobra, teraz możemy zupełnie inaczej rozmawiać, tak? Dobra, to tutaj mamy to załatwione. Dobra, lecę się tego wszystkiego pozbyć. Widzimy się za chwilę. Dobra, przybyłem do wsi Rudnik. Zabieram standardowo z tablicy różne rzeczy. Sprzedam to oczywiście u Kowala.
i widzimy się za chwilę z powrotem. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu, jak? No, i dostałam taki amulet, co miał w nim gasić pragnienie. I co, pomogło? Drugiego dnia za wisior garniec przepalanki kupił. Dobra, słuchajcie moi drodzy, lecimy do wsi pod Gaję. No i stąd będziemy się kierowali do Keiry. A to w tamtym kierunku, kurczę. Dobra, słuchajcie. Od następnego odcinka robimy Keirę. Zobaczymy, co ona nam tutaj powie w sprawie tego, że te składniki, które mieliśmy niby odnaleźć, miały być takie magiczne. Magicznymi nie są. A zapewniam, że będzie ciekawie. Jak zawsze. Kurde, patrzcie. To nam się wszystko przyda przecież, nie? Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie łapeczki, zostawiajcie komentarze i widzimy się w następnym, kolejnym odcinku. Ale zanim się jeszcze pożegnamy, coś wam pokażę. Znalazłem taki miecz, wymieniłem go. Tutaj oczywiście sprzedałem takie rzeczy, które uznałem, że są mi niepotrzebne. Uporządkowałem trochę temat jedzeniowy, więc to mamy załatwione. Na tę chwilę dziękuję wam za dzisiaj. Płotka i Wiedźmak. O, proszę bardzo. Puteczko, to jest pijakny konik. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!